witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Miałam ostatnio mega ochotę, żeby pograć sobie w Mario. Tego starego Mario Bros, w którego grałam jeszcze, słuchajcie, jak byłam mała na Pegasusie. Nie wiem, czy w ogóle część z Was wie, co to za konsola, ale to taka naprawdę bardzo stara konsola do gier. Niestety, no nie mam już jej, nie, nawet jeśli ją gdzieś mam w piwnicy, to ona pewnie już nie funkcjonuje. Tak więc z odsieczą przychodzi mi Bob's World i to chyba jedyna aplikacja, którą znalazłam, która mam nadzieję, że choć trochę będzie podobna do Mario. Także dzisiaj odcinek z gierką właśnie w takim kolorowym klimacie, właściwie troszeczkę z powrotem do mojego dzieciństwa. Jeśli jesteście szczęśliwi z tego powodu, że zagram w Bob's World, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja spieszę, słuchajcie, z oceną tej apki i widzę, że level pierwszy jest przede mną. Nawigacja tymi dwoma strzałeczkami, skok do góry tą żółtą, no to co, lecimy. Czy jest chociaż melodyjka podobna do Mario? No jest chyba, no. Jest, zobaczcie, on nawet podskakuje tak samo, słyszycie to? Ale ekstra. Właśnie tego chciałam. O, i tutaj to powinien być grzybek, a nie takie coś. Oszukali mnie. Pamiętacie, on tutaj na początku... No, pamiętacie, nie wiem, czy w ogóle graliście w Mario. On tutaj miał takiego grzybka, dzięki któremu urósł. O, te się zabijało. Na tą bombę muszę uważać. A tutaj też można było wchodzić na dół. Jestem ciekawa, czy będzie można też tutaj do tych pieńków wchodzić i zdobywać kolejne punkty. Jezu, jak fajnie, że chociaż te dźwięki są takie same. A, te kaczki takie się zabijało i się na nich ślizgało, pamiętam. O nie, to jest na czas. Ja dopiero zerknęłam, że to jest na czas. Ja się chyba nie wyrobię. Zostało mi 155 sekund. A ja chcę zabrać wszystkie monety. A może jednak nie? O nie, zmniejszyłam się. Bo skusiłam. Ej, zobaczcie, ja mam tylko 132 sekundy do końca. A strasznie mało monet zebrałam. Ale on tak słabo skacze. A teraz jeszcze jak jestem taka mała, to już w ogóle gorzej. Gdzie jest koniec tego levelu? Chyba teraz. Jest flaga! O, udało się. Mogłam zebrać więcej monet, bo jednak tam miałam jeszcze ponad 100 sekund. Level complete. 5100. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Ale dobra, lecimy. Level drugi. Jak tu ładnie. W ogóle w starym Mario były jeszcze w tych takich właśnie brązowych poukrywane jakieś dodatkowe fajne rzeczy. Nie wiem, czy tutaj też są... O, widzicie? Było coś. Będę duża! O nie! Dotknęłam tego niedobrego jeża i znowu zmalałam. Jeża czy żółwia? Nie wiem, co to jest. O nie, o nie, o nie! To były kiedyś kaczki! No nie! Skusiłam! Skusiłam, idę jeszcze raz do levelu drugiego. I oczywiście masa reklam, jak to mnie denerwuje. No ale niestety, no tak, tak to teraz wygląda. W każdej aplikacji właściwie są gry, w reklamy, które trzeba obejrzeć, bo dzięki tym reklamom coś się tam dzieje. No nie! Co za dramat, słuchajcie. Za każdym skuszeniem jest reklama, więc muszę się mega skupić, żeby nie skusić tym razem. Jakoś tak... On tak tempo skacze. Chyba nie można jednocześnie... A nie, można. Jednocześnie iść i skakać. Jakoś tak dziwnie. Dobra. Teraz tutaj jest ten grzybek. Ja go potrzebuję. O, jestem większa. Teraz muszę uważać.
co ja w ogóle zaczęłam mówić? Aha, że w starym Mario były takie kaczki, które się, na które się naskakiwało. O, tak jak to, a tutaj teraz jest taki ślimaczek, który na raz się na niego skacze, a on potem tak lata. Trzeba na niego uważać. O nie, te kwiaty wyskakujące, które gryzą i one też mnie zmniejszyły. Niedobrze. Dobra, tutaj są monety. Trudne te levele, słuchajcie, od samego początku. Dobra, udało się. Kolejny level zakończony, 5250. Co za dramat, ile reklam. Dobra, level trzeci. Od razu biorę powiększenie mnie. A dobra, tutaj było więcej monet. I lecimy dalej. Tutaj muszę uważać, bo jak widzieliście w poprzednim levelu mi się tutaj ten... właśnie ten kwiat gryzący mi się tam wysunął i on mnie zjadł. I straciłam wzrost. Co się teraz dzieje? Czemu jestem kolorowa? Jejku, nie pamiętam, co to robiło. Ta kolorowa czapka. Ale wyglądam trochę jak Luigi. Trochę inna melodyjka jest, ale chociaż te dźwięki są takie same. Ale szybko mi się udało przejść ten level, bezbłędnie. Gdzieś tam mnie przekierowało, ale nie wiem, co kliknęłam, że z tego wyszłam. Dobra, co teraz? Mogę schodzić na dół, właśnie o to mi chodziło. Czy to będzie tak jak kiedyś było, że się schodzi w te podziemia takie? No i jest, na szczęście jest. Czy ja je muszę zabijać? O, chyba muszę. Mogę jakoś do tych monet się dostać? Chyba nie dam rady, co? Kurczę, za dużo... Chyba wiecie co? Za dużo ich tutaj zepsułam, bo nie mogę... A nie, mogę wskoczyć na górę. Dobra, udało się. Gdzie ja jestem? Jak to szybko ucieka! I co, tutaj nie mogę już nic zebrać? Bez sensu. Dobra, i teraz chyba jak wskoczę tutaj, to wrócę na górę. Tak, jestem na górze i to będzie koniec levelu? Ale ekstra! No ogólnie powiem wam, że mega gierka! Zbliżyła mnie bardzo do tego właśnie, w co chciałam zagrać, bo... No bo jest prawie że identyczna jak stare Mario Bros.
No wiadomo, że to nie jest to samo, co się kiedyś grało gdzieś tam na jakiejś konsoli. Jednakże... O, skusiłam. Jednakże naprawdę bardzo fajna, mega mi się spodobała. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć kolejny odcinek, jak sobie tutaj radzę, to oczywiście zostawcie kciuka do góry i napiszcie w komentarzu, że chcecie kolejny odcinek z Mario, powiedzmy. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!